Witaj na kanale informacyjnym Legii. Jeśli jesteś prawdziwym fanem Legii Warszawa, zasubskrybuj kanał już teraz, aby otrzymywać wszystkie aktualności dotyczące największej drużyny w Polsce. Zobaczcie, co Kaster Uniać powiedział o porażce Legii Warszawa w ostatnim meczu. Jestem wkurzony, zły, nieszczęśliwy. Nie wykorzystaliśmy wielu świetnych okazji, straciliśmy łatwe gole. Zainwestowaliśmy dużo, ale to nie przyniosło żadnego rezultatu. Pamiętam prawo Murphy'ego i słowa niemieckiego zawodnika, Andresa Brehme, który powiedział kiedyś w trakcie kariery, że jeśli masz gówno na nodze, to masz gówno na nodze. Nie ma żadnego usprawiedliwienia, ale to jest sport. Chodzi też o psychologię, wszystkie szczegóły. Niestety, w tym momencie kluczowe detale wychodzą nam źle. Wiem, że na pewno macie w głowie wiele pytań, ale odpowiem, zanim je żądacie. Dlaczego to się stało? Teraz nie potrafię dać jasnej odpowiedzi. Jest jak jest. Musimy to zaakceptować, to bardzo ważne. Nie oznacza to jednak, że mamy spuścić głowę i się poddać. Musimy to zaakceptować, rozmawiać o tym. Mogę dokładnie powiedzieć, jak ponownie wstać. To wymaga czasu, ciężkiej pracy, mojej mocy. To teraz moje zadanie, ale także każdego zawodnika mieć świadomość, w większym stopniu skupiać się na boisku, zwłaszcza w meczach, osiągnąć poziom jakości, jaką niewątpliwie posiadamy. Chodzi o to, by kontynuować naszą pracę, zachować spokój. Więcej pracy, mniej rozmów o mistrzostwie. Wszyscy wiedzą, na czym się koncentrujemy. Trzymajmy się razem, bądźmy bliżej siebie. Chodzi o to, by iść małymi krokami do przodu, a jeszcze ważniejsze jest to, by w tej kwestii zacząć od siebie. Mam na myśli każdego gracza, członka sztabu, także mnie. Kolejne spotkanie będzie z kategorii wszystko albo nic. Kiedy wydaje się, że jest źle, trzeba poświęcić chwilę na to, by odpocząć i pomyśleć o tym, co poszło dobrze. Mimo kilku porażek, nie wszystko wygląda fatalnie, lecz mieliśmy gorsze momenty. Należy to poprawić w najbliższej przyszłości. Można sobie wyobrazić, że zawodnicy również są nieco zdołowani. W niedzielę więcej biegaliśmy i strzelaliśmy, bardzo się staraliśmy, ale nie przyniosło to żadnego rezultatu. Proszę, by nie przekładać winy na piłkarzy. Jestem do dyspozycji, wytrzymam uderzenie, lubię presję. To jest ten moment, w którym trzeba walczyć, wierzyć, ufać i myślami iść dalej. Peckhardt jest naszym podstawowym napastnikiem w tym systemie. Był niezdolny do rywalizacji w Mostarze. Blas Kramer strzelił gola ze Zrińskim, ale moglibyśmy dyskutować, czy zaprezentował się naprawdę dobrze w Bośni i Hercegowinie, moim zdaniem nie, co nie znaczy, że zagrał źle. Zdobył ważną bramkę, a to najważniejsze, czego możemy wymagać od zawodników z ataku. W niedzielę nie wykorzystał dużej szansy, mógł więcej razy trafić do siatki. Kwestia wyboru składu należy do mnie, to moja decyzja. Po fakcie wszystko wiemy lepiej. Jak dotąd byliśmy bardzo zadowoleni z Toumasę, to solidny i doświadczony snajper. Nie przypominam sobie żadnej szansy Stali w pierwszej połowie, poza bramką. To utrudnia sytuację zespołowi, który odczuwa większą presję. Zabrakło konsekwencji. Nie chodzi ani o poszczególnego zawodnika, ani o taktykę. Piłka nożna to złożona gra, trzeba na nią patrzeć w szerszej perspektywie. Moim zdaniem, nasz skład sprawdził się w pierwszej połowie meczu. Nie strzeliliśmy gola, rywale mogli czuć większą siłę. Jeśli nie zdobywasz bramki, zachowaj czyste konto i zejdź na przerwę przy stanie 0-0, by potem mieć jeszcze 45 minut. Nie udało się, od 38 minuty przegrywaliśmy 0-1, a później każdy atak powodował ryzyko dostania kontry. Reakcja fanów po meczu, czyli gwizdy i krzyki na drużynę, jest dla mnie zrozumiała, nawet dobra. Kibice byli wściekli, pełni emocji, nie spodziewali się, że ulegniemy Stali. Nie zasłużyli nie tylko Żyleta, ale cały stadion na kolejną porażkę. Musimy wspólnie poradzić sobie z tą sytuacją, a kibice mają dobre wyczucie i wiedzę. Skandowanie mojego nazwiska. Bardzo doceniam ich gest, byłem trochę zaskoczony. Będę walczył, zachowywał spokój i nie zmienię kierunku pracy.
Nie chcę też karać drużyny, która teraz potrzebuje zaufania, wsparcia od ludzi wokół niej i poczucia, że w nią wierzymy. Zdaję sobie sprawę, że otrzymaliśmy duże wsparcie i wiem również, że tylko razem możemy temu sprostać. Jestem nikim bez zespołu, a drużyna beze mnie też nie jest wystarczająco silna. Jesteśmy także nikim bez naszych fanów. Potrzebujemy siebie nawzajem. Od czasu do czasu, jak w dobrej rodzinie, trzeba pokazać emocje i oczyścić się, a potem znów trzymać się razem i zacząć wszystko od nowa, jako silna familia, czyli walczyć, grać i na koniec świętować. To wyzwanie. Co pomyślałeś o tych słowach? Komentarz.